Siemaneczko widzowie, witajcie na moim kanale Zosiek z Vlog. Dzisiaj zrobimy sobie pokój, albo, znaczy nie pokój, zobaczymy tam Toka Life World, sobie coś zrobimy. Jakoś, bo historyki raczej nagrywać nie będę. No chyba, że napiszecie w komentarzach, że jakąś chcecie. Ale ja nie umiem nagrywać historyjek, naprawdę. Urządzimy sobie jakiś pokój na przykład, albo piętro. Mi się to chyba wyłączyło, nie jest. A więc... Ja tylko niech mi się to załaduje tutaj. A matko, prawie mi telefon spadł. Dobra. Ładować się nie chcę, kurde. To zobaczymy. Może w Good Pizza, Great Pizza będzie coś. Dobra. Tu mi się załadowało, a więc w Good Pizza, Great Pizza. Rozdział 2, dzień 30 chyba. Wiadomości nigdy nie czytam. Coś tam, że źle zrobiłam, to spróbuję ponownie. Mam dla ciebie przesyłkę. Nie potrzebuję podpisu. Okej, to kwiatkę od razu podleję. Zobaczę, co w iPadzie mam. Staje, że 5x5, no widzicie? Ten. Moja pizzeria jest 5x5 gwiazdek. Pieczarki, cebula rosną w ziemi do rewelowania. Tak. Połowa ser, pieczarki, cebula i sos. Dalej sobie dalej przeczytam. Połowa to czy był ser, pieczarki, cebula, no i to sos. Czyli jedną połowę mamy. Nie, on nie kończy. Połowa ser, oliwki, papryka, bazylia. Czyli po prostu tutaj tak. No i oliwki. Papryka, no i to jest te liście właśnie, to jest bazylia. A więc teraz wkładam pizzę do pieca. Będzie się piec sobie przyspieszę piec, wiecie, żeby było lepiej. Na 120 sekund, takie ładne opakowanie. Moja koleżanka już sobie oferuje ci lokalne, coś tam czasem bla bla bla. Ty mój głupiutki brat myśli, że pesto smakuje dobrze na pizzy, co nie oznacza, że inni myślą tak samo. Mam pomysł. Chcesz go usłyszeć? Jasne. Liczę pizzę, które sprzedasz w ciągu 24 godzin. Jeśli więcej z nich, to dobra pizza jakaś tam. Marina? To jest jego? A nie śmierdzące pesto, to... Wygram. Gotowy do biegu? Start. Okej. Okay. Próbuję zawsze jeździć z kozą w okolicy. Przy bazylię, oliwki i cebulę. Tutaj przyprowadzę, no i bazylię, oliwki i cebulę. Ogólnie mam do wszystkiego automaty. Nie wiem, czy mam... To jest super, to też mam. No i po prostu, bo inaczej to bym musiała każdy składnik oddzielnie nakładać. A tak to sobie klikam i to już mi się nakłada. No chyba, że ktoś przyjdzie do mnie, bo już miałam tak i chciałby pić te z uśmiechniętą buźką, no to wtedy mi jakby te automaty przestały działać. I dopiero na następnego klienta znowu mi działają osiągnięcia. Sprawdzę. Przejdź. Jakiegoś tam bazylii. Wezmę pizzę ze wszystkim. Przekryję na dwie połowy. Okej. Oczywiście robię z sosem pomidorowym, żeby mieć jakieś dymety właśnie od tego pana. 24 godzin. Ze wszystkim pizzę. Ogólnie. Nie wiem czemu. Słuchajcie, ale ja nienawidzę pizzy. Więc tak serio to nie wiem po co.
zainstalowałam sobie Good Pizza, Great Pizza. Po prostu widziałam, nie wiem czy znacie Miss Agę. No to ona ma jakby przyjaciółkę wielką aferkę, co ona tak fajnie grała właśnie w Good Pizza, Great Pizza. No i to mi się tak jakby spodobało. I do naszego pudełeczka. Patrzcie jaki fajny LED tam jest. Nie, nawet nie zdążyłam przeczytać, bo napisane. Czy wiesz, czym jest coś tam, coś tam? Chcę tego daję na pizzę. Chcę na zielonym sosie. Och, to danie wegetariańskie. Pokłaszam paprykę, cebula, bazylię, serem i pesto. Śniadeczek. Bakłażan, papryka, cebula, bazylia. Bakłażan. Dobrze. Papryka, cebula, bazylia. Dobra. I pizza do piekarnika. Jakby co, no to pizzę można max dwa razy wkładać do piekarnika. Bo jak już się włoży trzeci raz, to ona będzie strasznie niedobra. W sensie będzie taka jakby trochę spalona. Max dwa razy. Bo jak się dwa razy, to niby jest taka, wiecie, chrupiąca. Najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłem. Nie toleruję laktozy, lubię wszystko inne. Czyli... sera, tak? Chyba tak. Czy pizzę, dam mu pizzę bez sera. Cebulka, papryka, anchoa, bazylia i bakłażan. Teraz do piekarnika. Zostawiłem mi jeszcze jakieś sekundy tego piekarnika. Nagrywam. No i teraz do pudełka wkładam i podaję temu dzieciakowi. Ogólnie mam coś ciągnięte na Happy Modzie, więc mam tak sercu mam nieskończoność tych pieniędzy i elementów, ale ten jest po prostu tak pokazane. Dwie pizze z pesto, jedna z każdym mięsem, jedna ze wszystkim innym. Znowu chcę pizzę linkę z sosem pesto. Więc jedna z każdym mięsem. Z każdym mięsem. No i teraz jeszcze anchoa. Tylko dziwna nazwa, że anchoa, wiesz. Takie rybki. Anchoa, takie... jakby, nie wiem jak to określić. Jedna ze wszystkim innym. Ogólnie trochę się boję o tą pizzę z samym mięsem, bo nie wiem czy na nią... czy pasuje na nią ten ser. No ale cóż. A widzicie, co jest mega fajne w tej grze? Patrzcie, że ja sobie tutaj klikam. Jakby przerywa mi się gra i klikam to. I mogę sobie na zakupki iść. Więc to jest super, jakąś podłogę zmienię. I to jakby wyglądała trawa. Nie. Trawy nie dajemy. Może, że tak tam widziałam. Są kolorowe trawy. Nie potrzebuję kolorowych traw. A ta fajna niebieska, dobra, biorę tą niebieską. Jakieś dekoracje, coś mam, jakieś dekoracje. Tył prawa. Nie. Lewy róg. To wszystko kupiłam w rogu. Obszar stołu. No to jakby mam u nich takie kaktusy. Tak myślę może ze świeczuszki. Nie, jednak nie. Dobra. Więc to jest mega fajne, że możesz sobie w ciągu gry iść do sklepiku. Widzicie, już mam tą podłogę. A jedna taka pizza. O Jezus. No i tutaj dla pana. Nigdy nie ceniłam jedzenia takiego. Znaczy nie ceniłam. Wszystko wygląda tu pysznie, ale mój brzuch nie lubi mięsa i syra.
Kurde, nie lubię więcej sera. Dziwne. Czyli wszystko inne. Dziwne, to jest jak ktoś nie lubi mięsa i sera. Tutaj oczywiście benz. Auschwa. O Jezus. Nie wiem czemu cały czas mówię o Jezus albo o matko, wiecie. Znaczy może nie cały czas, ale często. O matko, nie chcę przyspieszyć. Mód bazylii. To źle? Bazylia, bazylia, bazylia. Czy wiedziałeś, że pesto jest z bazylii? 3 pizze z dodatkiem bazylii z sosem pesto. O, 3 pizze z bazylii. Sos bazyliowy, tak. Ej, pesto to jest sos bazyliowy, skoro jest bazylii. Dobra, dał naszego pudełeczka taki fajny. Moja koleżanka go wybrała, bo pozwoliła mi, że może sobie wybrać, no i wybrała taki prezencik. Ale mogę ładny jest. Oj, już zamykam restaurację 10 na 10. Chyba, że przyjdzie do mnie. O, nie przyszedł, bo mógł przyjść do mnie bezdomny. Ale nie przyszedł. Nie wiem, o co chodzi z tym wynajem. Napiwki, jak dużo, w sensie jakby w tej grze dają, jak teraz muszę jedną rzecz tutaj sprawdzić, widzowie. O, wyłączę sobie internet, żebym nie miała reklam. No chyba tą pierwszą już muszę jakby przeżyć. Ale to na szczęście tylko chwilkę. Mogę bekon i szynkę kupić. Dobra. I zobaczę, czy w ulepszeniach nie. Na razie nie mam automatów do nich. Bo ja tak od razu patrzę, czy od razu są właśnie do nich automaty. A więc super, że nie ma. Bla, 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 bla. Więc fajnie, bo mam właśnie te nowe rzeczy. Podleję. Mama, tylko od razu podleję. Okej, powiedziałam, bo tutaj sobie właśnie sprawdzę. Chcę omleta ze wszystkim, ale skoro pizzeria, to wezmę pizzę śniadaniową. O, tutaj mam te nowe składniki. Pizza śniadaniowa. No dobra. Zrobię ci pizzę śniadaniową. Nawet nie wiem, co na niej dać. Na pewno dam... A, nie mam automatu, widzicie? Wtedy muszę każdy plasterek oddzielnie. Totalnie nie wiem. Udam paprykę. Paprykę można na śniadanie zjeść. Nie, bazylii nie daję. Nie wiem, czy to można określić jako pizza śniadaniowa? Napiszcie w komentarzu. Czy można określić jako pizza śniadaniowa? Bo nie mam takiej menu. No, ja w ogóle nie mam menu. W ogóle jeśli chodzi o para... Gdzie kiełbasa? O, trzy pizze, potem mam... Trzy pizze, dobra, powiem ok. Tylko za chwilę. Jedna z owocami, jedna tylko z warzywami i sosem. I jedna z mięsem i sełem. Jedna z owocami. W ogóle widzieliście, jaki mam plakat świnki? Potem wam pokażę. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra, jedna z owocami. Oliwki to chyba owoce. Nie wiem, ale chyba tak. Nie! O matko. Właśnie czasami jest tak, że się pomylę i idę w kosz tą pizzę. To jest właśnie najgorsze. Chyba tyle.
Dobra, teraz co tam było? Jedna tylko z warzywami i sosem. Trochę bez sera wtedy. Dobra, tam. Mhm. Z warzywami. I sosem. Szynka to nie jest ani... No tak, szynka to ani to, ani to. Znaczy chyba. Bazylię uznam. Uznamy bazylię za warzywo. No i trzecia pizza miała być z mięsem i serem. No to damy... Pani, bo już mam cztery rodzaje mięsa. Znaczy pięć. Bo... O, a boczku jeszcze więcej. No bo przecież też mam anchoa. Pewnie to zrobić źle. Może tak powiedzieć trudno. Weźmy to. Albo coś tam za dużo sera, albo wiecie. Wiecie, co jest najgorsze? Bo na przykład będę miała bardzo mało pieniędzy, w sensie to będę wtedy na minusie, a i tak mi pokazuje, że mam coś tam jakieś miliony. Więc jakby to mnie troszkę oszukuje, że nie mogę nic kupić. Plakat, tak, plakat świni jest. Czy mogę dostać ciasto z masłem orzechowym, bananem, bekonem? Jeśli nie, nie masz bananu, zrozumiem. Co? Pizza z bekonem. Przepraszam, próbuję. Pizzerina z bekonem. Bekon. Tu dam mu dużo bekonu. Ej, patrzcie, zrobię to samo, co kiedyś zrobiłam z papryką. Jak jeszcze nie miałam do niej automatu. Oj. Użyłam jej bardzo dużo. Ja chyba tyle wystarczy, tylko ja wtedy dałam o wiele więcej. Ale nie chcę was tutaj zanudzać. Więc po prostu dam tyle. Super prezent. O, przepis. Nie mogę powstrzymać się do tej kochanej tej pizzy. Czyli proszę, pizzę z czterema rodzajami mięsa. Nie kładź żadnych niejadalnych anchoa wypieczonych z wód. Czyli dwa razy do pizza. Aha. Czyli całe mięso oprócz anchoa. No bo teraz jakby każdy te... Jakie mam już? O, jak ładnie porozkładałam, nawet nie patrzyłam. Teraz to już patrzę. No to właśnie teraz jakby już każdy wie, że mam... No. I szynkę. To dziwnie tak w tych pojemnikach tu jest. Masz, proszę pana. Pizza dla przeciętnej osoby takiej jak ja. Jakby co, przepraszam, jak mnie trochę nie zrozumiecie. Moją ulubioną pizzą jest pizza miłośników mięs. Chociaż ja wolę ją z oliwkami. Możesz je dodać? Tak, tak. O, już zaraz mi się dzień kończy. To szybko tą pizzę zrobię? Albo nie, wolno, bo jeszcze mam czas. No, na przykład jak będę już miała bardzo, bardzo mało. A, oliwki jeszcze miały być. Oliwki miały się tu znaleźć. No to na przykład jak jest już kilka sekund do zamknięcia, no to po prostu czekam, aż to się zamknie, no i wtedy klient sobie pójdzie. I od razu zobaczę, czy mam jakieś ulepszenia. Będziesz najlepszy, nie martw się. Otóż, teraz ma pizzę miłośników mięsa, pomyśl się, że już coś drugiego nie. Przepraszam, ale koniec dnia prawie, widzicie to słoneczko tam? O, skończyło się. Dun 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 d
To widzę zysk 5 zł. No to mam 5 dolarów, ale ja to liczę jako niby polskie, wiecie. O, jakiś tutaj... Co to jest? Ser chyba? Taki nie, to nie jest ser. Nie wiem, i takie ciasto, jakieś inne ulepszenia, tak, automaty kupujemy. Taki ładny ten tatuin iPada, ale nie, ja on chyba dla mnie najładniejszy moje jest. Wiadomości nie czytam! Widzowie, ale czy na ten dzień, ale aplikacja nie działa za dobrze, tylko połowa z tego kiedyś ci oddam. No okej, obiecuję, za wszystko oddam, ale teraz muszę znaleźć miejsce. Ale słodki, chcę jedną połowę z owocami i pieczerkami, a drugą z mięsem. Słuchajcie, ale mam malutka przerwa. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. I pamiętajcie właśnie, żeby ta subskrypcja była z dzwoneczkiem, bo więcej takich filmów. No i pamiętajcie, zostawiajcie łapki w górę. Chcę jedną połowę z owocami i pieczerkami, a drugą z mięsem. Muszę zrobić to z mięsem. Tędem. Owocami i pieczarkami tutaj. Z owocami, a dobra, cst. Chyba to. No. Chyba tak. Przyspieszam piecyk. Nic nie mówi? Trzy pizze, jedna z owocami, jedna tylko z warzywami i sosem oraz jedna z mięsem i serem. Nienawidzę, jak ktoś u mnie trzy pizze je kupuje. Jedna pizza z owocami, jedna na sosie pomidorowym. No i oczywiście ser. Jedna z owocami, a więc... Jedna, pamiętam, że jedna miała być z warzywami, czyli cebulka, papryka i bazylia to chyba warzywo. No i to tyle. A jedna z mięsem, czy nie? Nie, bo nie patrzyłam. Jedna z mięsem i serem, tak. O, masku. Ja w ogóle czasami mam takich klientów, co przychodzi do mnie i mówi: hej, nienawidzę pizzy, no jak ja klikam OK, no to on sobie idzie. Mega dziwne to. O matko, jak poleciałam. No proszę, dla ciebie. Hehehe, ups. To jest taka... Nie rozumiem. Ale ja okej, wiem, co ona chce, bo zawsze jak do mnie przychodzą, znaczy mam nadzieję, to zawsze chcą po prostu pizzę z serem. Chciałam dobrze wypieczoną, bo no wiecie, jeśli nie chciała dobrze wypieczonej, to jakby dałam je. Błagam, błagam, błagam. Źle. Dwie pizze z pesto, jedna z każdym mięsem, jedna ze wszystkim innym. A mogłam z tą jakby to, co mi, co mówiła pont mi, co jakby migała, tam po tym języku migowym. Powiedzieć potem wskazówka, to ona by mi na kartce napisała i bym musiała ją podnieść i zobaczyć, co jest napisane. Bo zawsze właśnie chciała jedną pizzę z serem.
Jedna, potem była chyba jedna z każdym mięsem, jedna ze wszystkim innym, dobra. Moje życie było okropne do tej pory. Mamy z synem wieczór filmowy, ale chcielibyśmy własne pizzę. Mogę dostać kiełbasę i cebulę, a dla niego paprykę i bekon. Kiełbasa, cebula, paprykę, bekon. Powtarzam sobie, żeby nie zapomnieć. Kiełbasa, cebula, papryka, bekon. Kiełbasa, cebula i druga jest papryką i bekonem. Dobra. I pizza. Ej. Chciałem tak palcem wziąć, ale mi się nie udało. Smak pizzy jest w tym mocny. Jest zaraz. Ale mam to stanie z domu. Lubię wieprzowiny, nie zwracaj sobie głowy z sosami i serami, które nie rozumiem. Po prostu chcę wypieczone produkty na cieście. Ale jakie? Peperoni, kiełbasa, bekon, szynka. Aha, dobra. I'm sorry. Peperoni, kiełbasa, bekon, szynka. I wypieczone to od razu. Szybciej zrobimy ten piec. Chciałam powiedzieć, przyszyprzymy. A tym coś nie wyszło. To wygląda dobrze. O, i teraz ogólnie się sprawdzę, jakiś gość spotkał mnie na gość. Czy mogę dosyć ciasto z masłem? No, albo nie wiem, na początku nie dobra. No widzę. No co jeszcze? Sprawdzić ją. Przepis z boczkiem i chyba jeszcze jakaś, nie? Tak. Dla wielbicieli mięsa. O, ma tajniku. Przyosągnięcia ukoń 30. Dzień gry. Zielono mi ułóż paprykę na 50 pizzach i moc bazylii, czyli ułóż bazylię na 25 pizzach. Teraz tutaj zadanie. Podlej rośliny dwa razy, utrzymaj 5 szczęśliwych klientów, zrób 10 idealnych pizz. Ale to mogę też odbierać. Edward, czyli zadania już mam wszystkie skończone. Fajnie. Nie mogę się powstrzymać od miłości do tej pizzy, jaką swoją pizzę zrobiłam. Ogólnie moja najgorsza ocena to pierwsze, czyli 3 na 5, bardzo dobre. Nie toleruję laktozy. O Jezus. Nie toleruję laktozy, ale lubię wszystko. Inny. Och, zapomniałam. Chcę dobrze wypieczoną. Czyli bez syro. O, już mi się dzień skończył. Czyli za chwilę kończymy odcinek. Pamiętajcie o subowaniu dzwoneczkiem i dawaniu łapki w górę. W górę. Nie w górę, sorry, ale jak dzisiaj po prostu mam coś takiego, nie wiem. Znaczy ja ogólnie przy tym odcinku, bo jakoś nie miałam cały dzień. Znaczy cały dzień, bo jest 12, u mnie 41. Tym razem spróbuję, więc bazylii zapomniałam. Dobra, kochani, a więc to było na tyle.
Tylko zobaczę, czy coś mam. Naprawy. O, naprawa pieca. No i to było na tyle, kochani. Pamiętajcie, żeby właśnie zasubować mój kanał. No a więc bajo. Piszcie, co mam następne nagrać.